Poznaliśmy ostatnio następujące trzy wzory na prędkość końcową, na prędkość średnią i na przemieszczenie. Pierwsze dwa wzory, ten i ten, są prawdziwe tylko gdy przyspieszenie jest stałe. Natomiast trzecie jest prawdziwe zawsze. Jest to tak naprawdę definicja prędkości średniej w każdym ruchu. Prędkość średnia to jest taka prędkość, że jak mamy jakieś dane przemieszczenie, to gdybyśmy przez cały czas trwania ruchu się poruszali stale z tą prędkością, to uzyskalibyśmy dokładnie to przemieszczenie, nawet jeśli w rzeczywistości poruszaliśmy się jakimś ruchem bardzo takim nieregularnym. I teraz wykorzystajmy te wzory do wyprowadzenia sobie jeszcze jednego wzoru na przemieszczenie. Przemieszczenie to jest prędkość średnia razy czas, który upłynął od początku ruchu, ale zastąpmy sobie tą prędkość średnią tym wyrażeniem. To się równa, jeśli z kolei tutaj prędkość końcową zastąpimy tym, co mamy tutaj, to tutaj w liczniku dostaniemy prędkość początkowa plus a razy, plus przyspieszenie razy upływ czasu, plus przyspieszenie razy czas, który minął, czyli razem mamy 2 razy prędkość początkowa, dodać przyspieszenie razy czas, który minął i to wszystko podzielone przez 2 i razy czas. Tak tutaj. Tutaj ta dwójka z tą dwójką nam się skróci, więc dostajemy ostatecznie, że przemieszczenie to jest prędkość początkowa razy ten czas, który czas trwania ruchu, dodać, tutaj mamy jedną drugą, przyspieszenia razy czas ruchu do kwadratu. I to jest wzór, który będziemy wykorzystywać. Oprócz tego razem z nim sobie tutaj napiszmy jeszcze ten wzór, żeby mieć razem tutaj obydwa na prędkość końcową. Prędkość początkowa plus przyspieszenie razy czas, który minął od początku ruchu, czyli od momentu, gdy prędkość wynosiła tyle, poruszaliśmy się z przyspieszeniem a przez ileś tam czasu i wówczas po tym czasie prędkość będzie równa właśnie tej prędkości wyrażonej przez taki oto wzór. Dobrze, i teraz zaczniemy sobie mówić o ruchu jednostajnie przyspieszonym w kontekście rzutu pionowego, czyli w kontekście rzutu różnymi przedmiotami w polu grawitacyjnym, naszym polu grawitacyjnym ziemskim. Tutaj, będąc blisko powierzchni Ziemi, możemy przyjąć takie upraszczające założenie, że to przyspieszenie jest stałe, równe tak zwanemu przyspieszeniu ziemskiemu i co do wartości wynosi 9,8 metra na sekundę kwadrat. I teraz umówmy się jeszcze, że wszystko będzie w jednym wymiarze, w pionie, tak? I teraz wszystkie wektory, czy to przemieszczenie, czy prędkość, czy przyspieszenie, jeśli są skierowane do dołu, a przyspieszenie ziemskie jest skierowane do dołu, to będą miały wartość ujemną. Tak? A jeśli są skierowane do góry, to będą miały wartość dodatnią. I w ten sposób już zamiast pisać, że zamiast za każdym razem zaznaczać, że przyspieszenie jest skierowane, przyspieszenie wynosi 9,8 metra na sekundę kwadrat do dołu, bo wektor musi mieć zarówno wartość, jak i kierunek, będziemy po prostu mówić, że przyspieszenie wynosi minus 9,8 metra na sekundę kwadrat. Podobnie w przypadku innych wielkości wektorowych, podobnie w przypadku prędkości i przemieszczenia. Tak się umawiamy. Dobrze, to zacznijmy nasz przykład. Niech to będzie taki przykład, że rzeczywiście stoimy tutaj i rzucamy pionowo do góry piłkę. Zaznaczmy sobie jej przyspieszenie. Będzie taki wektor. Zbliżmy to tutaj. Przyspieszenie jest takie. A prędkość początkowa, prędkość, którą nadajemy naszej piłce, rzucając nią, zaznaczmy sobie wektorem, jest skierowana do góry i wynosi, umówmy się, 19,6 metra na sekundę. No tak dobrałam liczby. Tak nam będzie wygodnie liczyć różne rzeczy. Tutaj w tym miejscu, z którego rzucamy przemieszczenie dla piłki, która się znajduje tutaj, w tym miejscu, gdzie rzucamy przemieszczenie, jest 0 i prześledzimy sobie zmiany położenia, czyli przemieszczenie oraz prędkość sekunda po sekundzie od początku ruchu przez pierwsze 4 sekundy. Zobaczymy, co się dzieje. I w tym celu sobie narysujemy kilka wykresów. Dobrze, będziemy mieć trzy wykresy. Tutaj to przyspieszenie, jak wiemy, jest stałe, to od razu sobie zaznaczmy. Tutaj jego będzie po prostu, to niech będzie minus 10 w tych jednostkach i wówczas nasze przyspieszenie minus 9,8 to będzie cały czas, przez cały czas trwania ruchu, tutaj aż do tych 4 sekund, to będzie tak 9,8.
Dobrze, to już mamy narysowane przyspieszenie stałe. A żeby móc sobie rysować wartości tych wielkości, przemieszczenia i prędkości, narysujmy sobie jeszcze taką tabelkę. Tutaj niech będzie czas, który upłynął. Tutaj niech będzie prędkość końcowa, czas oczywiście tu w sekundach. Prędkość końcowa w metrach na sekundę i przemieszczenie w metrach. Dobrze, i będziemy sobie liczyć, ile to wynosi po momencie startu, czyli po tym, jak minęło 0 sekund, po jednej, po dwóch, po trzech i po czterech sekundach. I w ten sposób sobie uzupełnimy w całości te dwa wykresy. Więc tak, w chwili 0 prędkość wynosi tyle, co prędkość początkowa, czyli 9, czyli 19,6 metra na sekundę. I zacznijmy sobie zaznaczać na wykresie. W chwili równej 0 prędkość wynosi 19,6, czyli to jest o tak tu. Z kolei przemieszczenie w chwili 0, no jeszcze w ogóle się nie przemieścił, jest tam, gdzie się zaczyna ruch, czyli przemieszczenie wynosi 0. Dobrze, zaznaczmy sobie na wykresie w chwili 0 przemieszczenie wynosi 0. Dobra, teraz dlaczego wynosi 0? No powiedzieliśmy, że po prostu się nie przemieściło, ale jak wstawimy po prostu t równe 0 tutaj do tego wzoru, to tutaj ten składnik się wyzeruje i ten składnik się wyzeruje. Tak, z kolei jeśli wstawimy tutaj 0, to wyjdzie nam, że prędkość końcowa po czasie delta t równym 0 wynosi, jest równa po prostu prędkości początkowej, czyli to już mamy. Dobra, a teraz po czasie równym 1 sekundzie, zobaczmy, po 1 sekundzie prędkość końcowa, ile to będzie? To będzie tak, 19,6 metra na sekundę, dodać minus 9,8 razy 1. I tutaj będą metry na sekundę, a tutaj będą metry na sekundę kwadrat razy sekundę. Wszystko się zgadza, wszystko będzie w metrach na sekundę. A 19,6 minus 9,8 to jest 9,8. Zaznaczmy to sobie na wykresie. Dobrze, a teraz przemieszczenie. To będzie tak, prędkość początkowa 19,6 razy 1, to będą metry na sekundę razy sekundy, czyli metry. No i dodać tutaj, co tutaj będzie? 1 druga razy minus 9,8 razy 1 sekunda do kwadratu. 1 do kwadratu to jest tak naprawdę 1, czyli ten kwadrat nam nic nie daje. Dobrze, a jednostki? No tutaj mamy metry na sekundę kwadrat, a tutaj mamy sekundy do kwadratu. Sekundy do kwadratu, czyli całość wychodzi w metrach, czyli bardzo dobrze. A teraz jeszcze ile to wynosi? 19,6 odjąć 9,8 dzielone przez 2. O, to jest 14,7. Znowu weźmy prędkość końcową najpierw. Ile to się równa? 19,6. Prędkość początkowa, to są metry na sekundę, odjąć 9,8 razy, to są metry na sekundę kwadrat, razy 2 sekundy. Tu się skraca metry na sekundę, wszystko wychodzi w metrach na sekundę, bardzo dobrze. A ile to wynosi? No 2 razy 9,8, to 2 razy 9 to jest 18, plus 2 razy 0,8 to jest 1,6. Czyli tutaj jest 19,6. 19,6 minus 19,6 to jest 0. Uwaga, co się dzieje? Piłka się zatrzymuje. Ma zerową prędkość. A jak jest... Oj, tutaj nie zaznaczyłam przemieszczenia po jednej sekundzie. To jest 14, to jest tak prawie 15. 14,7, przepraszam bardzo. A jakie jest przemieszczenie piłki po tym czasie? Zobaczmy. 19,6 razy 2, tu metry na sekundę razy sekundy, dodać 1 druga, a tutaj jest minus 9,8 razy 2 do kwadratu, to jest 4. Tak, i tutaj znowu metry na sekundę kwadrat, a tutaj sekundy do kwadratu, sekundy z sekundami się skracają, wychodzi nam wszystko w metrach. Policzmy, ile to wynosi. Mamy tak, 19,6 razy 2, odjąć tutaj 9,8 razy 4 podzielone przez 2. To jest 19,6. Tak, czyli to będzie gdzieś prawie tutaj 20. Widzimy, tutaj się ciało przemieściło o prawie 15 metrów, a tutaj już tylko o 5.
Tak, ono jakby coraz wolniej się wznosi. Zresztą widzimy prędkość coraz mniejsza. Teraz po 3 sekundach prędkość końcowa, ile to będzie? 19,6 minus 9,8 razy 3. Tak, wstawiamy teraz cały czas do tego wzoru. Prędkość początkową dodać, przyspieszenie razy to, ile czasu minęło. Minęły 3 sekundy. Tak, tutaj metry na sekundę, tutaj metry na sekundę, kwadrat razy sekundy. Sekundy z sekundami się uproszczą i tutaj wychodzi wszystko w metrach na sekundę. Bardzo dobrze. I teraz 19,6 minus 9,8 razy 3. No tutaj mieliśmy 9,8 razy 2. I jeszcze raz odejmujemy 9,8 od tego, co wyszło tutaj. Czyli tutaj będzie teraz minus 9,8. No albo można sobie przekonać się, sprawdzić na kalkulatorze, ale widzisz, że tutaj jest to, co tu, minus jeszcze raz 9,8. I teraz przemieszczenie. Ile wynosi przemieszczenie? Więc tak, 19,6 razy 3 metry na sekundę razy sekundy, to są metry. Dodać tutaj 1/2 razy minus 9,8. To są metry na sekundę kwadrat razy 3 do kwadratu, czyli razy 9. No a tutaj są sekundy kwadrat, czyli metry na sekundę kwadrat razy sekundy kwadrat, to są metry i wszystko się zgadza. Przemieszczenie znowu nam wychodzi w metrach. A ile ono wynosi? Zobaczmy. Tutaj mamy już 3 sekundy, tak? Wstawiamy do wzoru prędkość początkowa razy czas trwania ruchu, czyli tutaj teraz są 3 sekundy. A tutaj mamy przyspieszenie razy czas do kwadratu, czyli tutaj razy 9 i to wszystko przez 2. Wychodzi znowu 14,7. Dobrze, czyli ponownie po 3 sekundach nasza piłka znajduje się w tym samym miejscu, co po 1 sekundzie. Dobrze, i ostatnie po 4 sekundach mamy tak. Prędkość końcowa to będzie 19,6, prędkość początkowa odjąć 9,8 razy 4. Tak, rachunek jednostek, metry, tutaj są metry na sekundę, tutaj metry na sekundę, kwadrat razy sekundy, tak jak tutaj, czyli też metry na sekundę, więc się zgadza, są metry na sekundę. A ile znowu jest to, co tutaj, to co poprzednio, tylko minus jeszcze raz 9,8, czyli minus 9,8, minus 9,8 to jest minus 19,6. Tak, widzimy, prędkość jest równa minus prędkości początkowej. A przemieszczenie? 19,6 razy 4 dodać 1/2, a tutaj mamy minus 9,8 razy 4 do kwadratu, czyli razy 16, z tą dwójką skróci, czyli razy 8. A jednostki, tutaj są metry na sekundę razy sekundy, czyli metry, a tutaj metry na sekundę kwadrat razy sekundy kwadrat, czyli też metry. Wychodzi w metrach. A ile? Być może patrząc tutaj na wygląd tej tabelki możesz już odgadnąć, ale policzmy. Tutaj wstawiamy prędkość początkowa razy 4 sekundy, a tutaj przyspieszenie razy 4 sekundy do kwadratu i podzielone przez 2. Wychodzi 0. Tak, pozaznaczajmy sobie na wykresie, bo ja nie zaznaczyłam. Tutaj jest 19,6 metrów na sekundę na minusie, minus 19,6 metra na sekundę, a tutaj jest 0. Te punkty, gdzie oznaczyliśmy sobie prędkość i starałam się rysować w miarę starannie, one leżą na prostej. Natomiast te punkty na wykresie położenia leżą na paraboli. Tak? Co to znaczy? Co się dzieje? Rzucamy piłkę i ona leci do góry coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej, następnie zwalnia aż do zera, zatrzymuje się w najwyższym punkcie i wraca. Przy czym kiedy wraca, to zauważ, że jak mija jakieś miejsce, gdzie prędkość była powiedzmy taka, to gdy wraca do tego samego miejsca, to prędkość jest co do Wektor co do długości jest taki sam, tylko że jest przeciwnie zwrócony.